No tak, ja po cichu zdejmę tego gościa z karabinem. Mhm. A dalej pomyślimy. Znaczy, gość ten bez plecaka nie wygląda mi na zbycha. Ale a z plecakiem? Nie, nie, patrzę, to żaden z nich nie wygląda mi na zbycha. To na razie wstrzymuję ogień. Rezo, będę patrzył, lepiej gościa widzę. O, trafiłeś go w noga. Mhm. Znowu go trafiłeś. Pad. Dostał. Tak. Stoi obok cywila, cholera. No zobaczymy, może uda mi się zdjąć go tak, żeby cywil nie dostał. Ty na to. Próbuj. Niżej. Te... O, w główkę. Prosto w główkę. Obok cywila stojąc, nie? Cywil przesuwa się do budynku. Wyżej. Wyżej. Dostał. Dzisiaj, no. Dobry piesek. Rodzi do skarbiecem. Zaziębiłem się. Siadł. Miłosz, siadł, Miłosz. Siadł, Miłosz. Miłosz, siadł. O, i usiadł, usiadł. O, ja. Usiadł. Usiadł. Siadł. Do budy. Dobra, będziemy go wysyłać na zwiady. Słuchajcie, musimy jechać do portu. Mates, co robimy? W porcie są przemytnicy broni uzbrojeni. A to ja autobus nam uciekł. Tutaj są dwie radiowozy. Ale zdjęty. Pies tam lata nasz. No. Powinien przeczekać przez radio. Tam gdzie? Dostał. Nie chcę nic mówić, ale tak ze statystyk wynika, że tutaj dwie osoby głównie tą misję przeszły. I pies. Uwaga, Mates, załóżmy, że to jest głowa wrogiego gościa, dobra? No, dawaj. O, ucho mu odstrzeliłeś, jeszcze raz. Dobrze, już, nie ma mózgu. Ale ten pistolet ma sam z siebie trochę odrzutu. Zajebiście strzelasz. Nawet jak dobrze celuję, to... Ale trafiam. No, da się. I co sądzisz o takim strzelaniu? Zajebiście. I to jest, wiesz, jeszcze jest fajne, bo... Jak ty na przykład kucniesz, to masz nogi całkowicie zakryte i ktoś może stać za tobą i strzelać też za ciebie. Fajnie. Szkoda, że nie widzę się z trzeciej osoby. Jaka mgła. Tak, widoczność 500 metrów. 500, tak? Tak. Nie potrzeba chyba więcej do CQB. O Jezus Maria, co ty robisz? O Boże. Latam, a co? Nie. Nie, tak tylko pytam. No. Okej. No to... Siup. O, słodki Jezu. Wow. O, chyba się uczyłeś jakiś nowy sztuczek. Wiesz co? Wolę tak, lotniczo. Ale robiłem to hindem. O Boże. I się udaje mi. Jestem w stanie takie rzeczy robić hindem. No to niesamowite. Pętle, boki, sam. Mogę zrobić corkscrew. To jesteś lepszy... O! Nawet z przetrzymaniem przez kilka sekund mogę lecieć do góry nogami. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Mi to nie wychodzi nigdy. Próbowałem wiele razy i zawsze się to źle kończyło. No, jakoś tak nauczyłem się. No dobra. Spróbuję na dachu wylądować, bo to jest trudne akurat. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Wysiadka. O kurwa, co jest? Dlaczego tak stanął? O, wpadałem do środka! Jezus! O mój Boże, Kamil, ale żeś zaparkował. Spokojnie, a zaraz spadnie na nim! O kurwa! What the fuck? Microphone activated. Ja pierdolę. 10 terrorystów w śmigłowce, który spadł na nich przez dach. Szykuj. Nawet wiem, co robicie. Pokonałem terrorystów. Helikopter przez dach na nich wleciał i eksplodował. Kamil tak wylądował śmigłowcem, że on przechylił się do tyłu i spadając do dziury przez dach wybuchł
Zabił Kamila i taki żarzący się spadł na terrorystów im na głowę i wybuchł jeszcze raz. Widzisz, Mateusz? Kamil zabił 10 terrorystów, zrzucając im śmigłowiec na głowę. Nie bez przypadku jest się z szefem Onyxu. Ja pierdolę. Tak, jest tylko jeden śmigłowcu, reszta będzie szturmowała po prostu budynek. Ziemi. Obstawiam tak. Gincie, kurwy! Widzę. Nie chowaj się za nim, bo chciałem konkursem właśnie strzelić. Byśmy zajebali chłopaków. Oj kurwa, zatrzymaj się. Uważajcie, z prawo jest, uciekaj! Dostali. BTR dostał. Trafiłem. Widzisz to? Nie, ale zrobiłem pustkę. Dobra. Ponieważ jedziemy przez pustynię do nich. Nie jedzie. Na koniec, nie udała się ta misja. Raczej nie pomogę. Cieszę. Ja go nie trafię na taki dystans i przy tylu klatkach. Panku! No wiem, no przemostrzelił przecież. On jeździ 5 metrów ode mnie. Okej, okay, sorry, mamy 3 klatki. No spoko, ja też mam po 5 miałem klatek, nie mogłem go trafić. Spoko, już widzę go. Zajebiście. O, chujowo ta gra wygląda. Hardline na łance? Tak. No bo tam są tekstury na low, to są, jeżeli byś, sugerując się ustawieniami PC-ta. Ej kurwa, załadowała mi się mapa i byłem pewny, że jeszcze muszę chwilę poczekać, bo tekstury są nieostre i muszą się doładować. No bo tam są na low, w hardline'ie na łance. Postałem 10 sekund, nic się nie zmienia, no dobra, to chyba mogę już grać. I 900p. Spokój, ruszyłem do przodu. Najpierw sobie wziąłem snajperkę, no to oczywiście na padzie nie mogłem wycelować, bo nie jestem przyzwyczajony. Potem po śmierci wziąłem sobie MP5. Kurwa, i te bronie tam prawie odrzutu nie mają w ogóle. No bo żeby casuale mogli celować na konsoli. Kurwa, no ja pierdolę. Nie dość, że to jest automatyczne celowanie, bo mi kursor ewidentnie za gościem podążał, jak bym przebiegał przede mną. To jeszcze broń odrzuty nie ma. Jeszcze te tekstury nie ostre, no ja cię nie wiem. O, Bimatio rozłączony.